Sezon trwał od 24 czerwca do dzisiaj. Dzisiaj jest ostatni dzień, 31 sierpnia. Basen letni Błękitna Fala odwiedziło ponad 37 tysięcy osób. W porównaniu do roku 2021 była to liczba 19 tysięcy osób. Widać, że Opolanie, nie tylko Opolanie, lubią spędzać czas na basenie letnim. Już w pierwszych dniach otwarcia, czyli od 24 czerwca do 30 czerwca, odwiedziło nasz basen prawie 7 tysięcy osób. W tym roku w każdą sobotę odbywały się zajęcia z aquazumby. W niedzielę były przeprowadzane animacje dla dzieci i młodzieży u nas na basenie. Odbyło się wydarzenie Bezpiecznie nad wodą, gdzie były pokazy ratownictwa medycznego. W sierpniu odbyła się kolejna edycja ECO Summer Camp, gdzie też padł rekord, ponieważ wzięło udział w obecnej edycji ponad 120 uczestników z całej Polski i pierwszy raz na basenie letnim grali na trzech boiskach. Widać, że ta świadomość osób, które korzystały z basenu, jest większa, jeżeli chodzi o poprzednie lata. Nie odnotowaliśmy jakichś poważniejszych incydentów. Basen dzisiaj zostanie zamknięty, natomiast podczas weekendu pożegnamy się także oficjalnie z kąpieliskami. Z kąpielisk można jeszcze korzystać do 4 września. Do 4 września również na kąpieliskach będą ratownicy. Na otwartym basenie w tym sezonie było mnóstwo osób. A jak wyglądała sytuacja na naszym zamkniętym basenie na wodnej nucie? Czy mamy powrót do pływania, panie Bartku? Jak najbardziej. Widać, że ludzie lubią pływać, że ludzie potrzebują tego ruchu w wodzie. Te 2 miesiące były intensywne. Nie było to tak może jak od września, bo nie było dzieci, nie było szkółek, ale jak widać, zainteresowanie pływaniem jest bardzo duże, bo ponieważ przez te 2 miesiące ponad 95 tysięcy wejść mieliśmy na basen, czyli całkiem sporo. Widać, że ludzie potrzebują tego ruchu w wodzie. Jest to bardzo fajna forma spędzania czasu. W głównej mierze, zwłaszcza rodziny przychodziły z dziećmi, rano wiadomo, stali bywalce, czyli ci, którzy kupują sobie karnety, przychodzą specjalnie po to, żeby sobie rano popływać, czy wieczorem, a w ciągu dnia rodziny z dziećmi. Krok temu mieliśmy przerwę technologiczną, która była potrzebna. W tym roku uznaliśmy, że jednak możemy mieć otwarty basen. Zapewne w przyszłym roku będzie przerwa technologiczna i tak będziemy się tego trzymać. Przed nami wrzesień, czyli powrót też do nieco innego funkcjonowania wodnej nuty. No zgadza się, trzeba się liczyć z tym, będzie, że godziny popołudniowe będą troszeczkę bardziej oblegane, bo będą szkółki, które uczą po prostu małe dzieciaczki pływać, co jest bardzo istotne, bardzo potrzebne w życiu. Ja jestem za tym, żeby jak najwięcej ludzi potrafiło po prostu sobie poradzić w wodzie, bo to jest jednak żywioł i tu trzeba umieć po prostu pływać, więc tych szkółek będzie troszeczkę, trzeba będzie się liczyć, że godziny te popołudniowe będą trochę oblegane, ale rano zapraszamy, rano jest pusto.